Stanisław Jerzy Lec użył pięknego zdania powiedział Bądźmy ludźmi choćby tak długo póki nauka nie odkryje że jesteśmy czymś innym Stanisław Jerzy Lec żył w latach 1909-1966 piękne zdanie które ja często cytuję Inżynieria genetyczna święci tryumfy Docelowo jakby jest dążenie do nieśmiertelności. Bioinżynieria, inżynieria genetyczna to celowa ingerencja w życie biologiczne. E, wszczepianie, wymiana zmutowanych genów. Sekwencjonowanie ludzkiego genomu zajęło 15 lat i kosztowało. 3 miliardy dolarów. W tej chwili za 6-7 tysięcy w Polsce można oznaczyć sobie genom. Każdy z nas może oznaczyć. Obecnie naukowcy sięgają po zmiany na poziomie komórkowym, na poziomie atomowym. Wiele z nich to są działania dla dobra człowieka, ale wiele też ma znamiona szkodliwego działania dla człowieka. Te dobre cechy inżynierii genetycznej, dobre następstwa inżynierii genetycznej, to moim skromnym zdaniem są, jest hodowla narządów, które będą mogły być przeszczepiane człowiekowi. Hodowanie różnego rodzaju implantów, jak ucho, tchawica, ktań, zmuszanie bakterii chorobotwórczych, na przykład Escherichia coli, bakteria jelitowa, do produkcji insuliny, która tak jest potrzebna dla leczenia cukrzycy. Geny z arktycznej ryby wszczepiono do genów ziemniaka, po to, żeby były bardziej oporne na mróz. No to już zaczyna być trochę niepokojące, bo zaczynamy mieć genetycznie modyfikowaną dietę, no to moim osobistym zdaniem mnie to trochę budzi jakiś sprzeciw wewnętrzny, ale pewnie dlatego, że mało na ten temat wiem. <laughs> Wirusy zmuszono do wnoszenia do naszego genomu kopii prawidłowych genów, czyli wymiana taką, taką, taką chorobą, która ostatnio e, jest leczona przy pomocy inżynierii genetycznej, jest rdzeniowy zanik mięśni, kiedy jest upośledzony gen SMN1 i e, do drugiego roku życia u nowonarodzonych dzieci można wymienić e, e, jest taki lek wymyślony przez firmę Novartis, która e, ten lek jest podawany w Stanach Zjednoczonych, najdroższy lek świata kosztuje 2 130 tysięcy dolarów. No, jest to jakaś szansa. Próbuje się e, zapanować nad nieuleczalnymi chorobami, jak na przykład choroba Alzheimera. No ale boję się, boimy się, że jeżeli znajdzie się lek na Alzheimera, to ludzie będą chcieli zdrowi lek ten używać, żeby mieć e, e, fenomenalną pamięć. Nauka ma służyć dobru człowieka. Jeżeli nauka ma służyć złemu, to ja osobiście jestem przeciwny. I do takich złych stron inżynierii genetycznej pokrótce zaliczyłbym mieszanie genomu zwierząt, żywności modyfikowanej genetycznie. Próba wychonowania po pięciu tysiącach mamuta, tworzenia genialnych mysz, próbuje się jakieś cyborgi robić. DARPA jest takie urządzenie, taka instytucja amerykańska, w której do przenoszenia informacji szczepia się karaluchom. Muchą jakieś czipy, i one jako, jako, mają być jako informatorzy. No, proszę Państwa, to jest majsterkowanie przy naszych genach, a nie musi, ale może zmienić losy człowieka. Dlatego też naiwnie myślałem, że ktoś się przejmie moim apelem, i kilka tygodni temu napisałem taki apel do decydentów tego świata, żeby spróbować kontrolować. Kierunek rozwoju światowej nauki. Żeby dozwalać tylko taki rozwój, który jest zgodnie z zasadami etycznymi, moralnymi, a wszystko to, co zagraża człowiekowi, powinno być przyhamowane albo wręcz zabronione. Zastrzeżenia genetyczne powinny, etyczne, przepraszam, zaszerzenia etyczne powinny regulować rozwój nauki. I przywołam tu świętego Jana Pawła II, który w swojej wspaniałej cywilizacji miłości zaznaczył te cztery podstawowe elementy. Prymat osoby nad rzeczą, prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością, prymat być nad mieć i prymat etyki nad anu nad nauką. Dobranoc z Panem Bobem.